Potrafię dobrze spawać, więc przydzielono mi w kościele obowiązki, które wymagały wysiłku fizycznego. I pracy po godzinach. Czasem nie miałem nawet czasu na spotkania. Nie przejmowałem się tym, bo wykorzystywanie swoich umiejętności w wypełnianiu obowiązku było dla mnie zaszczytem. Składałem w pracę całą swoją energię. Potem nasz zespół miał dużo pracy i zrobiło się nerwowo. Po jakimś czasie zmęczenie wzięło górę i poczułem się urażony. Na jednym ze spotkań pewna siostra kazała nam pomóc w rozładunku jakichś materiałów. Nie chciałem się tym zająć. Można to było zrobić po spotkaniu, albo mógł to zrobić ktoś inny. Czemu my musieliśmy to robić? Byliśmy jakimiś parobkami do roboty? Z tym poczuciem wewnętrznego oporu zabrałem się za to, ale się ociągałem. Nie dawałem z siebie wszystkiego, tylko zachowywałem pozory. Kiedy coś wypadło w ostatniej chwili, wszyscy inni pracowali po godzinach, a ja szedłem na łatwiznę, gdy tylko mogłem. Unikałem ciężkiej pracy, gdzie się tylko dało. Ilekroć musiałem pracować po godzinach, byłem obrażony i niechętny, jakby mnie bardzo skrzywdzono. Z pozoru robiłem swoje, ale robiłem to bardzo niechętnie. Chciałem odpocząć, ilekroć skończyłem zadanie przydzielone przez lidera, i nie chciałem pomagać tym, którzy jeszcze nie skończyli. Sądziłem, że to ich sprawa, a nie moja. Widząc moje ociąganie, lider zespołu skarcił mnie, i rozprawił się ze mną. Zamiast się zastanowić, twierdziłem, że się czepia. Wypełniałem swoje obowiązki bardzo biernie, byłem zadowolony z minimum. Pozostali bracia pracowali ciężko, a ja zamiast im zazdrościć, śmiałem się z nich. Gdy raz przenosiliśmy drewno, brałem tylko jedną wiązkę. Gdy inny brat brał dwie wiązki naraz, myślałem tak: czemu się przemęczasz, idiota? To niepotrzebne, nawet jeśli masz siłę, wykończysz się przez to. Byłem od niego młodszy, więc zabranie dwóch wiązek nie byłoby dla mnie jakimś wielkim problemem, ale przez to mógłbym poczuć ból w ramionach. To nie było dla mnie. Widząc, że się obijam, bracia robili mi wyrzuty i kazali uważniej podchodzić do obowiązków. Lecz miałem to gdzieś, robiłem swoje, więc nie działo się nic złego. Nie zmieniłem swojego stosunku do obowiązku, więc Bóg mnie osądził i skarcił. 21 lipca tego roku, w trakcie pracy Lider zespołu powiedział, że brak mi człowieczeństwa i obijam się w obowiązkach, więc się do nich nie nadaję. Gdy to usłyszałem, poczułem silny skurcz żołądka. Czy już po mnie, skoro nie mam obowiązku, mam jeszcze szansę na zbawienie? Martwiłem się coraz bardziej i popadłem w depresję. Klęknąłem przed Bogiem w modlitwie. Boże. Wiem, że spotyka mnie to za twoim przyzwoleniem, lecz nie rozumiem twojej woli i nie wiem jakie wnioski powinienem wyciągnąć. Czuwaj nad moim sercem, bym poddał się twemu dziełu i nie szukał winnych. Amen. Amen. Po modlitwie poczułem się spokojniejszy. Zbierając się do wyjścia, z oddali patrzyłem, jak pozostali bracia się uwijają i pracują z entuzjazmem, a ja chciałem się ulotnić. Czułem się okropnie. Zacząłem wierzyć dziesięć lat wcześniej i zawsze sądziłem, że dążę do prawdy i umiem się poświęcać. Nigdy bym nie przypuszczał, że mnie zwolnią. Skoro nie nadawałem się do pełnienia obowiązków, co miałbym robić? Czemu lider powiedział, że brak mi człowieczeństwa? Z reguły nie miałem konfliktów z innymi i ze wszystkimi raczej dobrze się dogadywałem. Z moim człowieczeństwem wszystko było w porządku, a w swój obowiązek, we własnym odczuciu, wkładałem dość dużo energii lecz zrozumiałem, że Bóg jest sprawiedliwy. Więc gdybym dobrze spełniał obowiązek, nie zwolniono by mnie. To prawda. Po utracie obowiązku nie musiałem już tak ciężko pracować, nie byłem zajęty, czułem się zawiedziony i przybity. Ciągle stawałem przed Bogiem w modlitwie i prosiłem Go, by mnie oświecił, bym poznał siebie. Raz przeczytałem słowa Boga. Niektórzy hełpią się swym człowieczeństwem, twierdząc, że nie zrobili nic złego, nikogo nie okradli i nie pożądali rzeczy innych ludzi. Czasem nawet w sporach o interesy pozwolą innym odnieść korzyść, własnym kosztem, i nie mówią o nikim nic złego, by wszyscy uważali ich za dobrych. Jednak, gdy wypełniają obowiązki w domu Bożym, knują dla własnej korzyści. Wcale nie myślą o interesach domu Bożego, nie traktują jako pilne tego, co jest pilne dla Boga, ani nie myślą jak On myśli, i nie potrafią odłożyć na bok własnych interesów, by wykonać swoje obowiązki. Nie porzucają własnych interesów. Nawet gdy widzą, jak niegodziwi ludzie czynią zło, nie demaskują ich, nie mają zasad. Cóż to jest za człowieczeństwo? To nie jest dobre człowieczeństwo. Nie słuchajcie tego, co mówi taka osoba. Musicie dostrzec, co urzeczywistnia. Jaka jest jej postawa, gdy wypełnia obowiązki, jaki jest jej stan wewnętrzny i co kocha. Amen. Amen. Zastanawiając się, zrozumiałem, że myślałem, iż mam człowieczeństwo, bo pozornie robiłem coś dobrego. Lecz nie było to prawdą. Bóg sądzi nasze człowieczeństwo w oparciu o nasz stosunek do obowiązków. Ważne, czy odkładamy swój interes na bok i dbamy o interes Boga. Właśnie, ktoś z dobrym człowieczeństwem jest oddany Bogu, umie się poświęcać. W ważnych chwilach odrzuca cielesność i dba o dzieło domu Boga. Tak. Tak. Później zacząłem się zastanawiać, czy mam człowieczeństwo i jaką postawę miałem wobec obowiązków w świetle słów Boga. Czytałem ten fragment. Wszystko co wyrasta z Boga oraz jest tym, o co Bóg prosi, różne aspekty pracy i dzieła związane z bożymi wymaganiami, wymaga współpracy człowieka, jest jego obowiązkiem. Zakres obowiązków jest znaczny. Obowiązki to twoja odpowiedzialność, to co musisz robić, a jeśli wciąż się od nich uchylasz, powstaje problem. Mówiąc łagodnie, jesteś leniwy, zakłamany, gnuśny i nienawidzisz pracy. Co poważniejsze, nie masz ochoty wypełniać obowiązku i nie ma w tobie zaangażowania ani posłuszeństwa. Skoro nie wkładasz wysiłku w tak drobne zadanie, to co możesz zdziałać? Co umiesz zrobić dobrze? Jeśli ktoś jest zaangażowany i odpowiedzialny, to jeśli tego wymaga Bóg i potrzebuje Dom Boży, zrobi wszystko, czego się od niego wymaga. Podejmie się i wykona wszystko, co tylko jest w stanie i co powinien zrobić. Czy jest to jedna z zasad wykonywania obowiązku? Tak. Niektórzy ludzie wykonujący prace fizyczne nie zgadzają się z tym i mówią, przez cały dzień wypełniacie swoje obowiązki, siedząc w pokoju, chronieni przed wiatrem i słońcem. Nie ma w tym zupełnie nic trudnego. Wasze obowiązki są znacznie lżejsze od naszych. Postawcie się w naszej sytuacji, a zobaczymy, co powiecie po kilku godzinach pracy na zewnątrz. W gruncie rzeczy, każdy obowiązek wymaga jakiegoś wysiłku. Praca fizyczna wymaga wysiłku fizycznego, a praca umysłowa, umysłowego. Z jedną i drugą wiążą się swoiste trudności. Wszystko jest wszak łatwiej powiedzieć niż zrobić. Kiedy już ludzie rzeczywiście coś robią, trzeba z jednej strony przyjrzeć się ich charakterowi, a z drugiej temu czy miłują prawdę. Porozmawiajmy jednak najpierw o ich charakterach. Jeśli ktoś ma dobry charakter, to dostrzega we wszystkim pozytywną stronę. Potrafi przyjmować i postrzegać te sprawy w pozytywnym świetle i w oparciu o prawdę. Oznacza to, że ma sprawiedliwe serce, charakter i temperament to tyle z punktu widzenia charakteru. Drugim aspektem sprawy jest to, na ile ktoś miłuje prawdę. Z czym się to wiąże? Jeśli ktoś bez względu na to, czy pojmuje słowa Boga i rozumie Bożą wolę, potrafi przyjąć od Boga swój obowiązek, jest posłuszny i szczery, to wystarczy. Ktoś taki spełnia minimalne wymagania i nadaje się do pełnienia obowiązku. Jeśli jesteś posłuszny i szczery, to nie będziesz wykonywał zadania byle jak i niestarannie. Nie będziesz szukał sposobów, by się nie przemęczyć. Lecz włożysz w wykonywanie zadania całe swe ciało i duszę. Niewłaściwy stan wewnętrzny prowadzi do negatywizmu, przez co ludzie tracą motywację, stają się niestaranni i niedbali. Ludzie, którzy w głębi serca dobrze wiedzą, że ich stan nie jest właściwy, a jednak nie próbują temu zaradzić przez poszukiwanie prawdy, tacy ludzie nie kochają prawdy, i nie mają wielkiej chęci wykonywać swego obowiązku. Nie mają ochoty podejmować żadnego wysiłku ani znosić trudności, i wiecznie szukają sposobów, by się wymigać. W istocie Bóg już to wszystko zauważył i czeka tylko, aż ludzie się przebudzą, zdemaskują i wyeliminują te osoby. Taki ktoś jednak myśli: Patrzcie tylko, jaki jestem sprytny. Jemy to samo, ale oni po pracy są zupełnie wyczerpani. A spójrzcie na mnie: ja potrafię cieszyć się życiem. To ja jestem mądry, a każdy, kto naprawdę pracuje, jest idiotą. Czy to słuszne, by patrzyli w taki sposób na uczciwych ludzi? Nie. W gruncie rzeczy, to ci, którzy naprawdę pracują, są mądrzy. Dlaczego tak właśnie jest? Mówią oni tak. Nie robię niczego, czego Bóg nie każe mi robić, i robię wszystko to, co mi robić każe. Robię wszystko, o co mnie poprosi i wkładam w to całe swe serce. Staram się ze wszystkich sił i nie robię żadnych uników. Nie robię tego dla żadnego człowieka, lecz dla Boga. To jest właściwy stan umysłu. I w rezultacie, gdy nadejdzie pora, by oczyścić Kościół, ci, którzy wymigują się od wykonywania obowiązków, Powinni bez wyjątku zostać wyeliminowani, zaś ci, którzy są uczciwi i akceptują Boży Nadzór, powinni pozostać. Stan tych uczciwych staje się coraz lepszy i przybywa im sił, a Bóg strzeże ich we wszystkim, co im się przytrafia. Czym zasłużyli sobie na jego ochronę? Tym, że w głębi serca są uczciwi, nie boją się trudności ani zmęczenia przy wykonywaniu obowiązku i nie grymaszą. Bez względu na powierzone zadanie, nie pytają dlaczego, tylko robią, co im się każe, słuchają, nie rozpatrując, nie analizując, nie oglądając się na nic, nie mają ukrytych motywów, lecz są posłuszni we wszystkim. Ich wewnętrzny stan jest bardzo normalny. Gdy coś im grozi, Bóg ich strzeże. Gdy spada na nich choroba lub plaga, Bóg też ich chroni. Są błogosławieni. Amen. Amen. Te słowa Boga całkiem mnie przekonały, dogłębnie obnażyły moją perspektywę i postawę oraz podejście do obowiązku. Dostrzegłem, że On naprawdę zagląda nam w duszę, widzi nasze działanie, każdy nasz ruch i każdą myśl. Tak. Gdy zaczynałem pełnić swój obowiązek, chciałem ponosić koszty na rzecz Boga i odpłacić Mu za miłość. Lecz po jakimś czasie, gdy musiałem się bardziej poświęcić, ujawniła się moja natura. Zacząłem iść na łatwiznę i pracowałem tak, by się nie przemęczać. Stałem się oporny, byłem skrzywdzony. Gdy miałem coś zrobić, albo się wysilić? Gdy pracowaliśmy, wszyscy bardzo się angażowali, nie bojąc się przemęczenia i wyczerpania. A ja się ociągałem, wybierając prostsze zadania. Gdy widziałem, jak tamten brat się męczy, w duchu śmiałem się, że jest głupi, sądząc, że ja jestem mądry. Bo nie męcząc się, robię co do mnie należy i dostaję Boże błogosławieństwa. Mam ciastko, choć je zjadam. Obliczałem nawet osobiste zyski i straty. Byłem przebiegły i nikczemny. Słowa Boga ukazały mi, że kiedy wyśmiewam wysiłek innych ludzi, to ja jestem głupcem. Żaden spośród braci, których uznałem za głupich, nie został wyrzucony. A mnie zwolniono, choć sądziłem, że jestem taki mądry, i straciłem szansę na służbę. Byłem ofiarą własnego sprytu, to ja zasłużyłem na miano głupca, bo tak spełniając obowiązek brzydziłem Boga. Dobre spełnianie obowiązku, powinno być powołaniem, życiową misją, to coś, co stwórca powierza ludzkości. Lecz ja się zachowywałem jak zwykły robotnik, robiłem swoje bez odpowiedzialności, całkiem straciłem sumienie i rozum istoty stworzonej, byłem wart mniej niż pies. Pies łańcuchowy przynajmniej pilnuje podwórka swojego właściciela i jest lojalny bez względu na to, jak jest traktowany. Natomiast ja jadłem i piłem to, co dawał Bóg, cieszyłem się. Jego błogosławieństwami, lecz nie wykonywałem przydzielonych mi zadań. Byłem gorszy od zwierzęcia niegodny miana ja człowieka. Zwolnienie mnie to był przejaw sprawiedliwego usposobienia Boga stało się to tylko i wyłącznie przez moją buntowniczość nie mam wątpliwości. Gdyby Bóg nas nie sądził, nie karcił i nie rozprawiał się z nami, nie dostrzegalibyśmy naszego zepsucia. Tak jest. Tak. Później znalazłem to w słowach Boga. Jeśli przy spełnianiu obowiązku nie ponosisz kosztów, nie jesteś lojalny, nie spełniasz wymaganych standardów. Jeśli nie oddajesz się wierze w Boga, a nie obowiązkom, jeśli zachowujesz pozory w działaniach, jak niewierzący pracujący dla szefa, jeśli podejmujesz tylko symboliczny wysiłek, próbując tylko jakoś przebrnąć przez każdy kolejny dzień, nie zgłaszając dostrzeżonych błędów, ignorując bałagan, gdy go widzisz, a nie sprzątając go i bezkrytycznie odrzucasz wszystko, co nie przynosi korzyści. Czyż nie jest to problem? Jak możesz być członkiem Bożej rodziny? Tacy ludzie są niewierzący, nie należą do domu Bożego. Bóg nie uznaje żadnego z nich. W sercu wiesz, czy jesteś szczery, czy poświęciłeś się wykonywaniu obowiązków, a Bóg też o tym pamięta. Czy kiedykolwiek poświęciłeś się obowiązkom, czy traktowałeś je poważnie, czy traktowałeś je jak swoje zobowiązanie, czy przyjęliście na siebie pełną odpowiedzialność? kiedy podczas wykonywania obowiązku pojawiają się jakieś problemy, czy zgłaszacie je przywódcy kościoła, czy próbujecie je rozwiązać na drodze poszukiwania prawdy? Jeśli uważacie, że im mniej kłopotów, tym lepiej, jeśli podchodzicie do wszystkiego w oparciu o życiową filozofię, to nie wypełniacie swojego obowiązku. W istocie jest to czynienie posługi, praca, by zarobić na utrzymanie. Przekonałem się, że wszystkich z Was zadowala czynienie posługi, co dowodzi, że nie należycie do Domu Bożego, lecz jesteście najemnymi robotnikami, pracownikami dorywczymi, którzy po ukończeniu pracy odbierają zapłatę i odchodzą, idą w swoją stronę i stają się obcy. Taka jest Wasza relacja z Domem Bożym. Członkowie Domu Boga są inni. Dbają o wszystko w domu. Są odpowiedzialni, widzą co trzeba zrobić i pamiętają o tych zadaniach. Pamiętają o wszystkim, o czym pomyślą i co zobaczą. Tacy są członkowie Domu Bożego odpowiedzialni. Czy dotarliście do tego miejsca? Nie. Jeszcze długa droga przed Wami. Musicie do Niego dążyć. Jeśli nie uważasz się za członka domu Bożego, lecz za osobę postronną, to tak, jakbyś sam siebie już wyeliminował. Jak postrzega cię Bóg? Bóg nie uważa cię za obcego, a jednak ty sam stanąłeś za drzwiami jego domu. Obiektywnie rzecz biorąc, nie należysz do jego domu. Jesteś poza zasięgiem jego słów. Jesteś niewierzącym. Amen. Amen. Myśląc o tych słowach Boga, zrozumiałem, że mogłem Go zadowolić jedynie poprzez branie pod uwagę interesów domu Bożego i traktowanie go jak własnego. Tylko tak można być członkiem Jego domu. Tak, tak. Spełniałem swój obowiązek w domu Bożym, lecz przez swoją postawę i podejście do obowiązków nie byłem członkiem rodziny Boga, byłem pracownikiem Jego domu. Wykonywałem pracę, nie wkładając w nią serca. Nie angażowałem się w nic, co mnie nie dotyczyło. Tak. Zatraciłem gdzieś swoje człowieczeństwo i jakąkolwiek uczciwość. Nie mogłem nawet posługiwać. Byłem jak niewierzący, niegodny spełniania obowiązków w kościele. Potem. Wciąż się zwracałem i modliłem do Boga. Zastanawiałem się, czemu przyjąłem taką postawę wobec swoich obowiązków. Przeczytałem słowa Boga. Póki ludzie nie doświadczą dzieła Boga i nie zyskają prawdy, kontroluje ich i dominuje nad nimi ich szatańska natura. Co konkretnie obejmuje ta natura? Na przykład, Dlaczego jesteś samolubny? Dlaczego chronisz swoją pozycję? Dlaczego masz takie silne emocje? Czemu sprawiają ci przyjemność rzeczy niesprawiedliwe? Czemu lubisz niegodziwość? Skąd twoje upodobanie do takich rzeczy? Skąd te rzeczy się biorą? Dlaczego tak radośnie je akceptujesz? Do tej pory zrozumieliście, że to dlatego, że jest w was trucizna szatana. A czym jest trucizna szatana, da się w pełni wyrazić słowami. Jeśli spytasz, jak ludzie powinni żyć, po co powinni żyć? Odpowiedzą: Każdy dba sam o siebie, a diabeł łapie ostatniego. To jedno powiedzenie wyraża samo sedno problemu. Filozofia szatana stała się życiem ludzi. Niezależnie od tego, za czym ludzie podążają. Czynią to dla własnej korzyści, dlatego też żyją wyłącznie dla siebie. Każdy dba o siebie, diabeł łapie ostatniego to jest życie i filozofia człowieka przedstawienie ludzkiej natury. Owe słowa stały się już naturą skażonej ludzkości prawdziwym portretem jej szatańskiej natury, a ta szatańska natura stała się już podstawą egzystencji skażonej ludzkości. Od kilku tysięcy lat aż po dzień dzisiejszy skażona ludzkość kieruje się w życiu ową trucizną szatana. Amen. Pomogło mi to wreszcie zrozumieć, że żyłem według szatańskich praw przetrwania, takich jak każdy myśli tylko o sobie, a diabeł łapie ostatniego. Jest też zdobywaj przewagę i unikaj konsekwencji. Tak. Te rzeczy tkwiły we mnie głęboko i stały się moją naturą. Kierowałem się nimi, byłem coraz bardziej podły. Pełniąc obowiązki, dbałem o własne sprawy i o korzyści, robiąc to, co najłatwiejsze. Nie zastanawiałem się nad tym, jak zadbać o wolę Bożą. Bóg stał się ciałem i przybył na ziemię. Znosił cierpienia, by wyrazić prawdy, obmyć i zbawić ludzi. A nigdy nie prosił, by mu odpłacili. Jego miłość do nas jest ogromna. Tak. tak jest. Ja korzystałem z podlewania i zaopatrywania, jakie dają słowa Boga, lecz nie byłem mu wdzięczny. Oburzałem się na jakiekolwiek trudności. Straciłem sumienie i rozum. Przez lichy charakter nie mogłem spełniać obowiązku, lecz Bóg mnie nie odrzucił, ustalił dla mnie obowiązek. Dając mi szansę zyskania prawdy i zbawienia, to miłość Boża. Prawda. prawda! Na tę myśl ogarnął mnie żal. Nienawidziłem siebie za swoje lenistwo i niedbałość w pracy. Zwłaszcza za szatańskie zepsucie i brak człowieczeństwa. Nie chciałem tak dalej żyć. Świetnie. Postanowiłem więc. Że bez względu na obowiązki, jakie będą mi przydzielone, włożę w nie całe swoje serce i wysiłek i wreszcie zacznę doceniać Boga. Amen! Zacząłem się modlić do Boga. Boże, dziękuję za Twój sąd i karcenie. Dzięki nim widzę, że lekceważyłem swoje obowiązki, byłem podły i samolubny. Moja wina i żałuję. Będę ciężko pracował, spłacę dług wobec Ciebie, pocieszę twe serce. Amen. Amen. Zacząłem poświęcać cały swój czas na szerzenie Ewangelii, by spełnić obowiązek i naprawić to, co robiłem źle. Kiedy minął miesiąc, lider zauważył, że poprawiłem swój stosunek do obowiązków, więc zadzwonił i powiedział, że mogę wrócić do poprzedniego obowiązku. Wspaniale. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Byłem szczęśliwy i powiedziałem: Dziękuję Bogu, że dał mi szansę na spełnienie obowiązku. Potem, kiedy odłożyłem słuchawkę, łzy wzruszenia napłynęły mi do oczu. W moim sercu była wdzięczność do Boga. Czułem, że jestem Mu wiele winien. Na myśl o mojej buntowniczej postawie wobec obowiązków przepełniał mnie żal i wstyd. Klęknąłem przed Bogiem w modlitwie i zapłakałem, nie wiedząc, co Mu powiedzieć. Żadne słowa nie były odpowiednie, więc w kółko mówiłem: Boże, dziękuję Ci. Myślałem o tym, ile pracy Bóg wykonał we mnie, gdy mnie sądził, karcił, obmywał i zbawił. Mogłem tylko wyrazić swoją wielką wdzięczność. Pragnąłem ofiarować Bogu całego siebie i dać z siebie wszystko, by mu się odwdzięczyć za miłość. Amen, amen. Amen. Gdy odzyskałem swój obowiązek, zacząłem bardziej go cenić. Zrozumiałem słowa Boga. Wszystko co wynika z tego, o co Bóg prosi, różne aspekty pracy i dzieła związane z Bożymi wymaganiami, wymaga współpracy człowieka, jest jego obowiązkiem. Tak. Już nie uważam, że wysiłek w pracy jest poniżający. Wiem, że to zaszczyt, to zadanie od Boga. On tego wymaga i to mój obowiązek. Tak. Wcześniej błędnie myślałem, że nie ma różnicy między pracą w domu Bożym, a gdzie indziej, że to wszystko tylko trud. Lecz dzięki temu doświadczeniu wiem, że w innych miejscach zarabia się na życie. A trudy służą własnym korzyściom, nie mają sensu. Choć w domu Bożym też pracowałem fizycznie, to spełniałem obowiązek. Trud dla obowiązku ma wartość i Bóg go pochwala. To Ta -ta. prawda. Dzięki zmianie w podejściu do obowiązku doświadczyłem Bożej miłości. Nie chciałem już być pracownikiem, ale częścią rodziny Boga. Amen. Od tamtej pory rozpiera mnie energia, kiedy spełniam swój obowiązek. Dziękuję, Dziękuję Bogu. Bogu. Dzięki. Czasem jest trudno i czuję się zmęczony, lecz nie narzekam. Wkładam całe serce, żeby wykonać dobrą robotę. Amen. Dziękuję Bogu za sąd i karcenie, bo zmienił mój stosunek i niedorzeczny pogląd na temat obowiązku. Moje skażone usposobienie też się zmieniło. Dzięki Bogu. Bardzo praktyczne świadectwo. Boże, słódź <laughs> dziękujmy dziękuję. Bogu, to miłość.